Tekst manny na 22 października? Czy możecie pić kielich, który ja będę pił? Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 22. Komentarz parauzyjny. Odwaga Pana na wąskiej drodze napełnia nas podziwem. Jak silny był jego charakter. On nie myślał o odwrocie ale był całkowicie zdecydowany wypełnić wolę swego Ojca i ofiarować samego siebie dla dobra innych. Apostołowie mieli przed sobą szlachetny wzór wielkości w pokorze i zwycięstwa przez służbę. Byłoby dobrze, gdybyśmy w pełni uświadomili sobie fakt, że jeśli nie będziemy uczestniczyć w jego kielichu, nie będziemy także mieć udziału w jego królestwie chwały. Traktujmy więc wszystkie inne sprawy jako stratę i śmiecie, by zdobyć to niezbędne doświadczenie. A gdy ono pojawia się w naszym życiu, nie obawiajmy się i niech nam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na nas przychodzi ku doświadczeniu naszemu, jakby co obcego na nas przychodziło. Wprost przeciwnie, zostaliśmy powołani właśnie do tego, by teraz cierpieć z Panem, a w przyszłości być z Nim w Królestwie. Reprint nr 3362 Komentarz epifaniczny Kielich przedstawia doświadczenia radości i smutku. Ogólnie mówiąc, kielich naszego Pana składał się z jego doświadczeń od Jordanu do Kaliwarii. W najwęższym znaczeniu przedstawia on jednak wstyd i hanibę, które spadły na Niego jako wyklętego i wyjętego spod prawa, skazanego na śmierć za bluźnierstwo i bunt. Jeśli należymy do Niego, mamy przywilej przechodzić podobne doświadczenia, nie jesteśmy w stanie uczynić tego o własnych siłach, lecz wierne używanie ducha. Słowa i opatrzności Bożych udzieli nam niezbędnej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa, które wyrobią w nas gotowość, a tym samym zdolność do picia kielicha Pana wraz z Nim. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Ewangelia Jana rozdział 4, werset 6. I była tam studnia Jakubowa, przetoż będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na studni, a było około szóstej godziny. Rozdział jedenasty wersety trzydziesty trzeci i trzydziesty czwarty Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą, i Żydy, którzy byli z nią przyszli, płaczące, rozrzewnił się w duchu i zafrasował się, i rzekł – Gdzieście go położyli? Rzekli mu, panie, pójdź, a oglądaj. Rozdział dwunasty werset dwudziesty Teraz ci dusza moja zatrwożona jest, i cóż rzekę? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, ale ci dlatego przyszedł na tę godzinę. Dzieje apostolskie rozdział trzeci werset osiemnasty Leczy Bóg. Co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus Jego cierpieć miał, to tak ziścił. Rozdział 17, werset 3, wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć i powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam. 2. Koryntów rozdział 1 werset 5. Gdyż jako w nas obfitują utrapienia chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Filipensów rozdział drugi wersety siódmy i ósmy, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Żydów rozdział czwarty, werset piętnasty, albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Rozdział piąty, werset siódmy, który zadni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci. Zwołaniem wielkiem i łzami ofiarował, i wysłuchany jest dla uczciwości. Rozdział 12, wersety drugi i trzeci, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, wzgardziwszy stromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Przetoż uważajcie. Jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali. Rzymian rozdział szósty wersety od pierwszego do jedenastego. Cóż tedy życzemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj tego Boże. Albowiem którzyśmy umarli grzechowi. Jakoż jeszcze w Nim żyć będziemy? A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeżeli żeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z Nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest to od grzechu. Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje. Bo iż umarł, Grzechowi raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi Grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie. Panu naszym. Rozdział ósmy, wersety dziesiąty i siedemnasty. Ale jeśli Chrystus w Was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeździsz dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety od 29 do 34 Bo inaczej cóż uczynią ci, którzy się chrzczą nad umarłymi, jeśliż zgoła umarli nie bywają wzbudzeni? Przecz że się chrzczą nad umarłymi? Przecz i my niebezpieczeństwa podejmujemy każdej godziny? Na każdy dzień umieram przez chwałę naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie. Panu naszym. Jeżem się obyczajem ludzkim z bestyjami w Efezie potykał, cóż mam za pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeń, jedzmy i pijmy, bo ci jutro pomrzemy. Nie błądźcież, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocuć ciesz się ku sprawiedliwości, a nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie mają znajomości Bożej, ku zawstydzeniu waszemu mówię. Drugi Korentów rozdział czwarty wersety od ósmego do dziesiątego, gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Filipensów rozdział trzeci werset dziesiąty, żebym go poznał i moc wstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty czwarty, który się teraz raduje w doległościach moich dla Was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało Jego, które jest Kościół. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od 10 do 12 Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną. Wierna jest ta mowa, albowiem jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zapieramy, i on się nas zaprze. Żydów rozdział trzynasty, wersety od dziesiątego do trzynastego, mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą. Albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za Bramą ucierpiał. Wyniećmyż wtedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od 21 do 23, albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp jego. Który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach Jego. Któremu gdy złożyczono, nie odzłożeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Rozdział czwarty wersety od 12 do 14, Najmilsi, Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu. Jakoby co obcego na was przychodziło, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż On Duch Chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony.

Pytania, czy w tym tygodniu piłem piłam z pańskiego kielicha? Jak? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.